Witam. Tak wygląda zbiornik już po obsadzeniu roślin. Rośliny się już popodnosiły. Także tak to wygląda w całości. Co dzisiaj? Dzisiaj już w sumie niewiele nie zostało. Dzisiaj miałem w planach zrobić szyby przykrywowe, ale nie wyszło. To zajmę się pokrywą. Dzisiaj muszę zrobić pokrywę. Pokrywę będę robił sam, ponieważ nie znalazł się nikt, kto by się tego podjął. Zrobienia takiej pokrywy, jaką ja chcę, bo chcę pokrywę tutaj niestandardową. Po prostu chcę, żeby ona miała 20 cm wysokości i dopiero tam umieszczę sobie światło, żeby ono było trochę wyżej. Dlaczego takie rozwiązanie? Nie wiem, tak mi się podoba. I tak chcę mieć. Zaraz Wam pokażę na krótko, jaki mam plan na to. Tak to sobie naszkicowałem. Na górze jest pokrywa zamknięta, trochę pod nią otwarta, a tuż po prawej stronie tutaj macie taki mały rzut. O, to jest to. Tak powinna wyglądać z boku pokrywa otwarta. Taki miałem wstępny plan. To jest oczywiście szkic. Tutaj sobie narysowałem, o tu w tym miejscu, wymiary oraz materiał, z którego to będę robił. Pojechałem kupić na początek sobie spieniony PCV, ale człowiek, który mi to chciał sprzedać, powiedział, że po tym, jak mu powiedziałem, że to jest do akwarium, powiedział, że to się nie nadaje do warunków wodnych i podwyższonej temperaturze. A wiadomo, że tam będzie lampa, to temperatura pod taką pokrywą może nawet dochodzi do około 40 stopni, może nawet i więcej. Więc powiedział, że to się nie nadaje. I co mi polecił? Polecił mi zwykłe białe PCV. Tu mam tego elementy. Chciałem na początku czarne, ale powiedział, że czarnego nie ma grubości 10 mm. Więc stwierdziłem, że kupię sobie czarne 5 mm i 10 mm białe i skleję je. I tak właśnie zrobiłem. Czarne będzie na zewnątrz, białe w środku. Biały oprze się bezpośrednio na szybie, a czarne jeszcze zajdzie 4 cm na szkło, tak żeby zasłonić tę górną krawędź akwarium. Skleiłem to zwykłym klejem do PCV, tym samym co kleiłem rury. Tu jest jeden z boków, który skleiłem. Jak widzicie, tu jest czarne PCV. O, teraz widzisz w przekroju. Tu jest piąteczka, tu jest dziesiąteczka. To jest po prostu sztywne. Czarne to jest miękkie PCV. Gościu mi tego nie polecił. Powiedział, że jeżeli chce, żeby to było sztywne, powinien zastosować grube. Od razu stwierdziłem, że to obkleję. Tak, kolorystycznie nawet dobrze wychodzi. Na zewnątrz będę miał czarne. Tu jest oczywiście folia jeszcze ochrona. Będzie czarne, więc skomponuje mi się z całą resztą akwarium. A biała strona po prostu lepiej odbije mi światło. I teraz zobaczcie, dlaczego ja to wziąłem 4 cm. O, tak będzie to finalnie. W ten sposób będzie mi to zasłaniać taflę wody. Po prostu 3 cm umieszczone jest wzmocnienie tego akwarium, te poprzeczne. I wiadomo, że ta woda nie zawsze będzie też do samej krawędzi, więc chciałem, żeby to wszystko zasłoniło. I jak widać, no jest różnica, tak? O, tym jak jest i jak nie ma. Tu mam wycięty też od razu otwór. Wyciąłem sobie całkiem przed chwilą. Dlaczego ja to zrobiłem? Człowiek, który robi mi lampę, powiedział, że ona nie nadaje się pod pokrywę. Ja tą lampę, o tam dokładnie, umieszczę w pokrywie, ale on powiedział, że to i tak będzie za mało i doradził mi, żebym zrobił wentylatory. Po obydwu stronach zamontował wentylatory, z jeden z nich będzie pchał powietrze, a drugi wyciągał na zewnątrz. Żeby po prostu był obiew powietrza, żeby te diody się chłodziły. Dlatego wyciąłem tutaj otwór. Mam ze starego komputera o taki wentylator. Mam też zasilacz ze starego komputera. Nic prostego, znaczy nic trudnego. Podłącza się to prosto do prądu i sobie będzie się kręcić, tak? Zrobię to jeszcze przez łącznik czasowy, no bo nie chcę, żeby mi to się kręciło w nocy, kiedy lampa jest wyłączona. Więc zastosujemy najzwyklejszy w świecie analogowy włącznik czasowy.
I tyle. Całość oczywiście złożę i skleję. Tu będzie problem, że się namęczę, żeby złapać wszystkie kąty. No ale nie z takimi rzeczami sobie dałem radę, to i z tym sobie poradzę. Większy problem będzie z pokrywą. Ona będzie na zawiasach. Dzięki sytuacji, jakie mamy, nie nabyłem tych zawiasów, bo wszystkie markety budowlane są zamknięte, a kolejki przed nimi są takie, że w normalnych godzinach to ja nie mogłem iść. Myślałem, że sobie pójdę w sobotę, jak człowiek postoję w kolejce, a tu się okazało, że nie. Więc trudno, wstanę sobie w poniedziałek o 6 rano, kiedy otwierają. Może mi się uda kupić. No. Całego etapu montażu nie będę Wam pokazywał. Pokażę Wam tylko jeszcze, jak teraz się prezentuje to akwarium, żebyście mieli mniej więcej pogląd, jak to wygląda. O, te rośliny wszystkie jak się już wyprostowały ładnie. O, widzicie, Ludwigie już są ładnie wyprostowane, już patrzą w górę, tak samo i rotale. Dołożyłem tu sobie kamyczków, tu mam taki rumorz kamienny. To jest po to, żeby miały tam gdzie się chować jakieś mniejsze rybki, ewentualnie jakieś cierniożki, czy też kiedyś może krewetki, jak się na nie zdecyduje. W takim rumoszu skalnym się pochowają. Dołożyłem też tutaj kamyczka i schowałem, o tam zobaczcie kokosa, tam jest wyjście między tymi patykami, między tymi kryptami, tak? Od boku wygląda to mniej więcej o ten sposób. Także myślę, że to jak się ładnie rozrosną te krypty, a zrobią to na pewno i dosyć szybko to zrobią, to będzie tu całkiem fajne miejsce dla jakichś mniejszych pielęgniczek, gdzie by się mogły tam między tymi korzonkami chować. Woda oczywiście zrobiła się bardziej żółta niż była, bo korzenie, jak już mówiłem, oddają swoje. Ja myślę, że on około roku jeszcze będzie tą wodę farbował. To jednak jest dąb i on oddaje tego dużo. Pojawiły się też oczywiście śluzowce, nie wiem czy tu będzie widać. Może będzie, może nie. Ale tu jest taki ładny już. O, teraz powinno być widać. O, jest ładne, śluzowce się już pojawiły. Ale to też jest proces naturalny i przejściowy. Jakbym tu wpuścił teraz zbrojniki, poradziłyby sobie z tym szybko. Ale jeszcze zaczekamy z wpuszczaniem ryb, tak? Usunąłem też te wszystkie brzydkie liście, co tu były. Od tego lotosa, bo one się do niczego nie dawały, ja tylko chciałem i zostawiłem je jeszcze, żeby sprawdzić tylko jak to się będzie prezentować i je natychmiast usunąłem, jak już wiem jak to jest. Także akwarium wygląda na tę chwilę o tak, czyli rozmazane. Zła ostrość. Tak się to prezentuje. Myślę, że kwestia czasu i to naprawdę wszystko mi się ładnie rozrośnie, a jeżeli przyjdą tutaj ryby, to one już zrobią swoje i będzie to naprawdę bardzo ładny efekt. Dobra, na razie. Dobra, wentylator już przykręcony. Ja używam, zobaczcie, takiego zwykłego zasilacza ze starego komputera. Tu nie potrzeba dużego napięcia, tam bodajże 5 V. Wystarczy, żeby to się kręciło. On oczywiście może działać też i na 12, tylko że przy 12 kręci się tak szybko, że już hałasuje, a mnie wystarczy, że te filtry będą hałasować. Nie muszę mieć tu jeszcze. O, kurczę, nie chce się dobrze zarobić. Nie chcę, żeby mi tu jeszcze wentylatory hałasowały. I nie działa. A czemu nie działa? To ciekawe. No nic, wrócę za chwilę. No, okazało się, że w tamtym pinie skończył się prąd, ale znalazłem go innym. I o, jak widać, wiatraczek się kręci. Także podłączymy go tutaj. Tak samo podłączymy drugi z drugiej strony. Czy daje? Tak, daje. I dmucha w tą stronę, także jest dobrze.
ten będzie wpychał powietrze do środka. Dobra, nie będę pokazywał, jak już montuję ten drugi, jak całą instalację robię, bo to jest tylko kwestia pociągnięcia kabli. Nie będę też tego dzisiaj sklejał, bo poczekam sobie na zawiasy, bo chcę najpierw powiercić te dziury, no bo jak już to skleję, to ja nie mam co z tym zrobić. Musiałbym to od razu włożyć na akwarium. No bo co ja na to poradzę, że nie mam tych zawiasów, no. A nie będę potem wiercił nad akwarium, bo cały wiór pójdzie w szkło. Także pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda, jak się jeszcze prezentuje na chwilę akwarium i zakończę ten film na dzisiaj. No i dobra, tym słyszymy akcentem będziemy kończyć. Strasznie daleko trzeba stanąć, żeby objąć całe te akwarium tą kamerką. Naprawdę daleko. Nie wiem, jak ja będę później z tego filmy kręcił, ale nie wiem, chyba będziemy robić raz jedna połowa, raz druga. No, dajcie znać, jak Wam się podoba, jak już to jest wszystko obsadzone, jak już to mniej więcej jest tak, jak powinno być. Bo jak dla mnie efekt jest wizualny bardzo fajny, jest taki, jak chciałem. Dobra, nic więcej nie mam do powiedzenia, także. Cześć.